Zmiany wizerunkowe, czyli tak naprawdę odnalezienie samej ciebie wizerunku i dopasowanie ubrań do ciebie w taki sposób, abyś czuła się w nich komfortowo, potrafią niesamowicie dać takiego powera do działania. A często jeszcze z moich obserwacji są takim wyzwalaczem do kolejnych zmian w życiu na lepsze. I obserwuję kobiety, które przeszły przez taką zmianę wizerunku i zaczęły świadomie dobierać do siebie ubrania, które stworzyły szafę, do której mogą powiedzieć: mam się w co ubrać. Które poprzez komfortowe samopoczucie, poprzez to, co mają też na sobie, wzmocniły swoją pewność siebie i mało tego, mają odwagę teraz do sięgania po więcej. Pytanie jest, czy Ty jesteś na to gotowa? Jeżeli dziś możesz powiedzieć, że masz w swojej szafie ubrania, których tak naprawdę nie nosisz, jeżeli możesz powiedzieć, że gdzieś tam na dnie szafy leży jeszcze jakiś nietrafiony zakup z metką, którego Ty absolutnie nie nosisz, to uwierz mi, że tak naprawdę jest to znak, który mówi do Ciebie: przestań wyrzucać pieniądze w błoto i zacznij dobierać świadomie do siebie ubrania. I ja się nazywam Agnieszka Nortej i jest mi bardzo miło, że tutaj jesteś. Jestem kreatorem zmiany wizerunku, jak i również trenerem zmiany wizerunku. I przeprowadzam kobiety przez takie zmiany wizerunkowe za rękę podczas mojego indywidualnego programu Siła kobiecego wizerunku, który został uznany przez Low Business Quality za bestseller roku 2018. Dobieram ubrania do Ciebie w taki sposób, abyś czuła się w nich jak w swojej własnej skórze. Jestem również autorką książki Stylowa Królowa, jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. Jestem również mistrzynią Polski w stylizacji, jak i makijażu od couture oraz wicemistrzynią Polski w makijażu fotograficznym. A dziś chcę pomóc Tobie. Chcę pomóc Tobie w tym, żebyś odnalazła samą siebie w wizerunku, to znaczy, żebyś zaczęła dobierać ubrania do siebie w taki sposób, w który będziesz się czuła w nich wspaniale, świetnie, dobrze, komfortowo. Po prostu. I uwierz mi, że taka zmiana niesamowicie dodaje skrzydeł i poprawia funkcjonowanie każdego dnia. Żebyś odnalazła też swój styl i miała szafę, do której będziesz mogła powiedzieć: nareszcie mam się w co ubrać. Bo być może jesteś zmęczona tym, że kiedy ją otwierasz, tak naprawdę tak jest i w tej szafie jest pełno ubrań, ale tak naprawdę nie ma Ciebie, nie ma Twojego stylu i nie potrafisz się w niej odnaleźć. Być może zależy Ci też na tym, żeby zmienić pracę i pokazać swoim wizerunkiem, że jesteś ekspertem w swojej branży, że warto Ci zaufać, że jesteś osobą kompetentną. Być może szukałaś też dla siebie różnych rozwiązań już wcześniej, oglądając różne filmiki ze stylizacjami, czy też inspirując się magazynami modowymi. Jednak no nie przyniosło to efektu i nadal nie wiesz, jakie fasony, jakie kolory pasują do Ciebie i co tak naprawdę jest Twoje. Być może jesteś w takim miejscu, że po prostu potrzebujesz tej zmiany, bo to czujesz. Każda z nas ma inne cele, inne marzenia w swoim życiu, a te ubrania, które na sobie nosimy każdego dnia, pomagają nam w codziennym funkcjonowaniu i dodają nam takiej siły właśnie do kolejnych zmian. I teraz możesz sobie powiedzieć, bo zapali Ci się taka lampka w głowie: Agnieszka, ale co Ty mówisz? Ja mam teraz wymieniać całą szafę ubrań i wszystko mam po prostu wyrzucać? Nie stać mnie na to. I to jest czasami taka obawa, którą słyszę od kobiet, z którymi rozmawiam, które mówią, że nie mają się w co ubrać, ale jednak chciałyby dokonać takiej zmiany. I powiem Ci teraz, co im odpowiadam. Zmianie wizerunku tak naprawdę nie chodzi o to, żebyś wywalała i wyrzucała wszystko ze swojej szafy. W zmianie wizerunku chodzi o to, żebyś zostawiła w niej te rzeczy, które są Twoje i tylko uzupełniła o to, co w niej brakuje. A teraz pomyśl, ile tak naprawdę pieniędzy już straciłaś na nietrafione zakupy? A ile jeszcze możesz stracić, jeśli teraz nic z tym nie zrobisz? Odpowiedz sobie proszę na to pytanie. A jeśli nie widziałaś też ostatniej mojej transmisji na żywo, gdzie podaję tam 3 sekrety zmiany wizerunku, czyli jaki jest rezultat, co się zadzieje, co się stanie,
kiedy dokonasz takiej zmiany, koniecznie obejrzyj i link do tej transmisji będzie przypięty w opisie tego wideo. A teraz powiem Ci, od czego zacząć w ogóle zmianę wizerunku. Jak zacząć dobrze dobierać do siebie ubrania. I podam Ci 3 kroki, które musisz wykonać, aby właśnie to zrobić. Weź kartkę papieru i zapisz sobie. Pierwszy krok to jest odpowiedź sobie na pytanie. Dlaczego nie czuję się dobrze w ubraniach, które teraz noszę? I to jest bardzo ważne, dlatego że jeśli pominiesz ten krok, to cała reszta, jak przegląd szafy czy uzupełnianie jej, absolutnie nie będą miały sensu. Dlatego musisz wiedzieć, dlaczego nie czujesz się dobrze w ubraniach, które na sobie nosisz. Być może zdarza się tak, że chowasz się pod większymi ubraniami, w których kiedyś czułaś się dobrze, ale teraz już niekoniecznie. Bo dawały Ci one jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale jednak czujesz, że chciałabyś coś zmienić. Chciałabyś poczuć się i wyglądać bardziej kobieco. Bo tak naprawdę, kiedy nosisz takie większe ubrania, one deformują sylwetkę i nie pokazują kobiecych kształtów, tak? Czyli pokazują to, że jesteś jeszcze większa niż tak naprawdę w rzeczywistości. Może być tak, że skrywasz się pod ciemnymi, czarnymi ubraniami i kiedyś czułaś się też w nich dobrze, a teraz już też niekoniecznie, tak? I chciałabyś wprowadzić do siebie jakiś kolor, ale jeszcze nie masz odwagi. I to są już dla Ciebie sygnały, które mówią Ci, co tak naprawdę musisz zmienić, bo musisz wiedzieć, co trzeba zmienić, żeby dokonać takiej zmiany. Może być też tak, że ubrania, które masz w swojej szafie, kiedyś Ci długo służyły i fajnie się w nich czułaś, ale teraz zmienia się Twój styl, więc nie czujesz się w nich dobrze. Więc trzeba odszukać Twojego stylu i sprawdzić, w czym tak naprawdę dobrze się czujesz. Drugi krok to jest odpowiedzenie sobie na kolejne bardzo ważne pytanie, czyli jak chcę się czuć w ubraniach, które na sobie noszę. To jest bardzo ważna wskazówka do tego, co tak naprawdę mają dać Tobie ubrania, które będziesz każdego dnia nosiła na sobie, które będą mieszkały w Twojej szafie. Czego Ty tak naprawdę oczekujesz od tego wizerunku, od tych ubrań, które będziesz nosiła każdego dnia? Może być tak, że potrzebujesz, żeby wzmocniły Twoją kobiecość. Może być tak, że chcesz, aby wzmocniły Twoją pewność siebie. Może być tak, że chcesz, aby właśnie pokazały, że jesteś ekspertem w swojej branży, bo tak naprawdę zawsze najpierw kogoś widzimy, a później słyszymy. A te pierwsze 5 sekund jest kluczowe do tego, żeby wzbudzić zaufanie potencjalnego klienta czy też pracodawcy i pokazać, że jesteś kompetentna i najlepsza w tym, co robisz, że się po prostu na tym znasz. Pomyśl i zagłęb się w sobie i sprawdź, co mają dać Tobie ubrania, które na sobie nosisz. Czyli dlaczego nie czuję się dobrze w ubraniach, które na sobie noszę? A drugie pytanie, co mają mi dać ubrania, które na sobie noszę? Wypisz to wszystko, to są bardzo ważne informacje. I trzeci krok to jest eksperymentuj, czyli zacznij wprowadzać w życie po prostu zmiany. Teraz już też znasz bardziej samą siebie i znasz odpowiedzi na 2 poprzednie pytania, czyli możesz zacząć eksperymentować po prostu. Jak to zrobić? Bardzo prosto, możesz iść do sklepu, do przymierzalni i poprzymierzać, powybierać sobie różne gadżety, czy też właśnie ubrania i poprzymierzać, tak? Sprawdzić, jak Ty się w nich czujesz i czy dają one Ci to, co napisałaś. Możesz też zrobić sobie zdjęcia i pooglądać siebie i zobaczyć, jak wyglądasz, a to sprawi, że zaczniesz wprowadzać krok po kroku właśnie te zmiany, których potrzebujesz. I tym sposobem nie stracisz tak naprawdę pieniędzy, a sprawdzisz, w czym się dobrze czujesz i co do Ciebie pasuje. Czyli podsumowując, 3 kroki musisz wykonać. Pierwsze, odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego nie czuję się dobrze w ubraniach, które na sobie noszę. Drugie pytanie, co mają mi dać ubrania, które na sobie noszę. I trzecie, eksperymentuj. Ja wierzę w to, że jeśli zastosujesz wszystko to, o czym dziś Ci powiedziałam, zaczniesz
świadomie budować swój wizerunek. Zaczniesz świadomie dobierać do siebie ubrania, zaczniesz świadomie zapełniać swoją szafę tym, co tylko jest Twoje, tak? Nic innego się tam po prostu nie znajdzie. I patrząc na kobiety, którym też pomogłam przejść przez taką zmianę wizerunku, którym pomogłam odkryć ich styl i dobrać do ich ubrania w taki sposób, aby czuły się dobrze, patrzę na to i jestem dumna z tego, jak funkcjonują każdego dnia, jak bardzo taka zmiana wpływa na ich samopoczucie. I jedna właśnie z takich klientek nagrała dla mnie wideo, w którym dzieli się tym, co się stało po tym, kiedy przeszła ze mną taką zmianę. Co się stało po tym, kiedy popracowałyśmy też nad jej szafą i nad jej stylem. Kliknij w link i koniecznie obejrzyj to wideo. Sprawdź, co zadziało się u Agnieszki. A teraz pomyśl, co zadziałoby się u Ciebie, kiedy nosiłabyś każdego dnia ubrania, w których po prostu dobrze się czujesz. Jak wyglądałby Twój dzień? Jakby to było? Jestem bardzo ciekawa. I jestem też przekonana o tym, że zmieniłoby się bardzo dużo. Jeśli skorzystasz z tego, co powiedziałam Ci dzisiaj, lub będziesz miała ochotę skorzystać z mojej indywidualnej pomocy. Jeśli czujesz, że jesteś gotowa na takie zmiany, jeśli czujesz, że to jest właśnie ten moment i potrzebujesz mojego wsparcia, serdecznie zapraszam Cię do aplikowania do mojego pełnego programu zmiany wizerunku, w którym poprowadzę Cię za rękę. Kliknij w link, który jest teraz w opisie, gdzie zostaniesz przekierowana do mojego kalendarza, w którym wypełnisz krótką aplikację oraz wybierzesz godzinę, a ja odezwę się do osób, z którymi poczujesz, że będziemy mogły wycisnąć z mojego programu jak najwięcej dla Ciebie. Kliknij w link, zapisz się, aplikuj do programu. Miłego dnia, Agnieszka.